Udanie zainaugurowali sezon 2022-2023 seniorzy MKS-u w Lidze Centralnej Piłki Ręcznej. Podopieczni Grzegorza Garbacza, którzy w pierwszej kolejce pauzowali, w drugiej rundzie spotkań pokonali w hali Wosiru GKS Auto Invest KPR Żukowo 30-26, prowadząc do przerwy 13-11. Końcowy wynik nie mówi wszystkiego, gdyż rywalizacja tylko w pierwszej połowie była w miarę wyrównana. Gospodarze wychodzili wprawdzie kilka razy na czterobramkowe prowadzenie, ale za każdym razem przy jezdni zbliżali się na 1-2 gole różnicy. Gratulacje, panie trenerze. 100% na razie zwycięstw. Jak oceniasz, Grzegorz, że to oczekiwanie takie dłuższe od pozostałych dobrze wpłynęło i ten rywal konkretnie Żukowa był fajny na rozpoczęcie w naszej hali? Jak to miało wszystko wpływ na przebieg tego spotkania? Pamiętamy z zeszłego sezonu, że tylko graliśmy ostatni mecz akurat w sezonie, że ale po przerwie akurat świątecznej. No i troszeczkę wiem, że tam się pozmieniało kilka osób, no ale jest to zespół bardzo nieobliczalny w pewnym sensie, bo jest dużo młodych chłopaków, doszło tam dwóch doświadczonych i jeszcze nie byli chyba zgrani i troszeczkę słabszy dzień rzutowy w ich wykonaniu. U nas w drugiej połowie lepsza skuteczność rzutowa zdecydowała o tym, że wygraliśmy. Wynik, jeśli chodzi o bramki, niemal identyczny drugiej połowie jak pierwsza, ale druga połowa dużo lepsza. Zadam może to pytanie po raz setny, czy taki niewielki niedosyt, bo już było chyba 8, na 9 chyba nie zbliżyliśmy się, żeby prowadzić, a w sumie tak jak ktoś powie, nie widział meczu, to 32-6 w miarę wyrównane spotkanie, a tak chyba nie do końca było. To znaczy przez pierwsze tam 40 minut można powiedzieć, że było wyrównane, bo tam prowadziliśmy w pierwszej połowie tam chyba czterema najwięcej, ale Żukowo bardzo szybko zdobywało łatwe bramki i cały czas trzymało się tego wyniku remisowego, blisko remisu. To, że pierwsza połowa była tylko dwoma, to nasz brak skuteczności, bo mieliśmy bardzo czyste pozycje, nie wykorzystaliśmy. Do tego tam karny, w drugiej połowie też tam karny. Powinniśmy, jak już było tym 8, to około 8 dociągnąć ten wynik. No szkoda, że tylko 4 się skończyło. Na to akurat to zwróciliśmy w szatni, że powinniśmy wyżej wygrać, bo brak koncentracji. Odeszło chyba 6 zawodników, przyszło 2. To spowodowało między innymi to, że były 2 wakaty w protokole. To będzie taka stały punkt programu każdego meczu, czy po prostu tylko jednorazowy przypadek? To jeszcze jest pod tym względem 2 wakaty, bo wszystko się, zmiany organizacyjne są w klubie i dlatego też niektóre rzeczy nie mogliśmy zrobić szybciej i na tą chwilę jest tak, ale też jest, zobaczymy jeszcze do końca, jak potoczą się sprawy z dojściem do nas dwóch graczy. 2 debiuty dzisiaj tych zawodników właśnie, którzy doszli w przerwie. Dużo więcej miał okazji bramkarz, ale chyba jeszcze nie pokazał, troszkę spięty zauważyłem Kamil Rogaczewski w porównaniu do tego, co pokazywał sparringa. Na pewno tutaj ta chęć gry troszeczkę mniej zagrał dzisiaj, ale to wynikało też, że byliśmy bardziej zgrani z poprzedniego sezonu, czy nawet od 2 lat jesteśmy. Większości osób, które były na boisku, to razem grały i to było bardziej w tym bym upatrywał, a to nie znaczy, że nie pomógł nam, bo ważne bramki rzutów karnych ze skrzydła tam rzucił. To jest, wiem jaki jest chłopakiem, jaki jest walecznym i to na pewno nam pomoże. Tak samo Dawid. Dawid wiadomo, że wszedł do bramki, nie do końca jeszcze jest zgrany z nami, ale jeszcze trochę czasu potrzeba, żeby każdy z tych osób, które doszły, ale też i bramkarzy swoje zaczęło odbijać i na pewno nam pomogą. Jeden z lepszych występów może, o ile nie najlepszy, Jakuba Chucia. Czy może to mogło to spowodować jego dzisiaj dobry występ, to, że wreszcie poczuł się, że w tym sezonie takie warunki są, że on może więcej pograć i będzie mniej spięty i to z korzyścią dla niego i dla drużyny? Na pewno więcej minut gry to jest łatwiej się bronić, czy się gra, a jak jest mniej dostawa, no to było trochę ciężko mu, ale też w poprzednim sezonie, czy nawet 2 lata temu jak przyszedł, to pokazał w kilku meczach, czy tam w kilku interwencji, że potrafi bronić.
taki mamy w tym momencie skład i ja liczę na każdego z bramkarzy, czy Kuby, czy Dawida, czy Andrzeja, bo wiem jak na treningach pracują i wiem jak bronią, nie? To myślę, że to kto wychodzi pierwszy, to tu nie ma znaczenia, każdy jest nam potrzebny i każdy jest ważny w zespole. Całkiem zbaczając z tematu, za 4 tygodnie w tej hali przed meczem Zagłębie Sosnowiec odbędzie się turniej Mastersów. Jeżeli trener Grzegorz Garbarz dostanie propozycję zagrania w drużynie MKS chociaż jednego meczu, jednej połowy, to przyjmie ją? To będzie to samo dniu co mecz. Na tą chwilę nie odpowiem, bo to jest za długi czas. Wiele rzeczy może się wydarzyć. Krzysiu Węcek zabrał statuetkę dla MVP w MKS-ie, a my robimy wyjątek, rozmawiamy z zawodnikiem, który debiutował. Chyba udanie w barwach MKS-u w meczu o punkty. Dawid Gale, proszę powiedz o sobie parę słów, kiedy zacząłeś grać w piłkę, w jakim ośrodku handbala w Polsce, z jakimiś osiągnięciami i jak to się stało, że trafiłeś do naszego klubu. Okej, okay. To w piłkę ręczną zacząłem grać w 4 klasie podstawówki. W klubie też ze Świebodzin tak naprawdę miałem swoje początki, ze Świebodzina pochodzę. Później gdzieś w Lubuskiem, tak? Tak, w Lubuskiem, tam gdzie ten największy Jezus. Później podczas mojej przygody w gimnazjum bodajże zauważył mnie trener z Wrocławia, tak trafiłem po prostu do Wrocławia, pojechałem z chłopakami na Mistrzostwa Polski. Udało się zająć 4 miejsce. A szkoła podstawowa czy już juniorzy? To już był junior. Udało się zająć 4 miejsce, o 3 miejsce przegraliśmy 1 bramką. No i następnie zacząłem przygodę we Wrocławiu, poszedłem tutaj na studia. Grałem na początku w Śląsku Wrocław, jeszcze starym Śląsku Wrocław, później w Forcie Wrocław, nowo powstały klub, zaczynaliśmy od drugiej ligi, udało się awansować do pierwszej ligi. No i później to wszystko przekształciło się w WKS Śląsk Wrocław i w tamtym sezonie, jak zaczęła właśnie się Liga Centralna, to grałem tam poprzedni sezon. Natomiast gdzieś... No właśnie, to co bardziej spowodowało to, że tam robili porządki, szykują drużynę na awans i nie widziałeś się tam? Czy dostałeś konkretną propozycję tutaj od jakichś kolegów z Wiedeńca czy od zarządu? To znaczy nie, no z Wrocławiem wiąże gdzieś swoją przyszłość. Ponieważ tam w tym momencie mieszkam, jeszcze kończę magisterkę, ale gdzieś może faktycznie klub stwierdził, że nie widzi mnie w tym zespole, więc rozstaliśmy się, myślę, w pokojowych warunkach. No i powiem szczerze, że myślałem, że kończę gdzieś już z piłką ręczną, bo gdzieś nie chciałem grać w niższych ligach, jak już to chciałem właśnie zakończyć na takim poziomie. Natomiast okazało się właśnie, że klub z Wielunia potrzebuje bramkarza, więc no, grając tyle lat, to już będzie z 15 lat, jak gram w piłkę ręczną, no, ciężko było po prostu tu nie przyjść i tu nie spróbować, tak? Więc no, w tym momencie gram w Wieluniu i... Zagrałeś w kilku meczach sparingowych, to nie da się porównać z oprawą, z atmosferą, jak tutaj widzisz swój debiut, nie tylko od strony właśnie czy to sportowej, ale tutaj atmosfery na trybunach, w ogóle w klubie, jak zostałeś przyjęty, może do tego zacznijmy. Bardzo dobrze zostałem przyjęty w klubie, są tutaj super panowie, z którymi można pogadać tak naprawdę o wszystkim, czuć, że jest to naprawdę... O zarządzie mówimy, tak? Tak, tak, oczywiście, o zarządzie. I też o zawodnikach, można pogadać o wszystkim. Atmosfera na trybunach bardzo mi się podoba. Wcześniej grałem faktycznie może w Śląsku Wrocław, gdzie graliśmy w hali Orbita. Natomiast no, ta hala jest dużo, dużo większa, ale nie była tak wypełniona jak tutaj nasza wieluńska. Tak? A ci łydki jak chodziłeś przy pełnych trybunach, czy od razu na luzie? Nie, starałem się mieć luz, wiadomo, to był mój pierwszy mecz przy publiczności, więc chciałem się pokazać też jak najlepiej. Tutaj Kuba bardzo dobrze zaczął spotkanie, więc też szacunek dla niego. Dostałem swoje minuty, udało się odbić kilka piłek, więc myślę, że będzie tylko lepiej, a atmosfera panująca w hali no, niesie ten zespół i myślę, że będzie niosła dalej. Nie da się ukryć, że ten wygodny rywal był taki na początek i myślisz, że to będzie początek zwycięskiej serii, kilkumeczowej? Na pewno mamy swoje cele na ten sezon, więc są jeszcze zespoły, z którymi na pewno możemy powalczyć. A jak będzie, no to też zobaczymy. Ta liga naprawdę jest... Tutaj można spodziewać się wszystkiego. Ostatnia drużyna może wygrać z pierwszą, więc... No, w przyszłym tygodniu czeka nas wyjazd do Olsztyna właśnie. Liczymy tylko na zwycięstwo.
Tego życzymy całej drużynie i Tobie osobiście dobrych występów. Dzięki za rozmowę. W sobotę 1 października o godzinie 18 Wielunianie zagrają w Biskupcu mecz trzeciej kolejki, gdzie gospodarzem będzie Warmia Energa Olsztyn. Tydzień później gościć będą w Piekarach Śląskich, a do hali Wosiru wrócą 16 października na zaległe zawody z Padwą Zamość. Warto poinformować, że od tego sezonu wszystkie mecze Ligi Centralnej śledzić można na platformie InSports TV. Niestety tylko do 16 października robić to można za darmo.